Cały cenę ma. Raduj się. Alleluja. Wyższe duchowne. Lwowskie Seminarium Duchowne gościło przyszłych kleryków. Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach po raz kolejny gościnnie otworzyło drzwi dla chłopców, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem do kapłaństwa. W dniach z 21 po 23 kwietnia wychowawcy i seminarzyści już po raz czwarty zorganizowali spotkanie pod tytułem Zostań seminarzystą na 3 dni. Do udziału w tych dniach zgłosiło się 9 młodych chłopców w wieku od 16 lat z różnych parafii archidiecezji lwowskich, mianowicie ministranci z Tarnopola, Iwano-Frankowska, Przemyślan, Jaryczowa, Zimnej Wody i Rudek, mieli okazję przeżyć 3 dni jako pełnoprawni seminarzyści. Wczesne wstawanie, modlitwy i medytacje nad Słowem Bożym, praca i inne obowiązki, odpoczynek i udział we mszy świętej. Każdy uczestnik tych dni miał za sobą stałego anioła stróża, kogoś z kleryków, który wszystko pokazywał, wyjaśniał, dzielił się swoim doświadczeniem i towarzyszył gościowi w tych dniach. Co roku po takim spotkaniu ktoś z uczestników idzie do seminarium, wzmocniony doświadczeniem zdobytym podczas tych dni i możliwością osobistego zobaczenia życia kleryków od środka.